Są takie ogólnie znane powiedzenia, porzekadła, które przyjęły się i bardzo często pojawiają się w języku polskim. Na przykład, nie wszystko złoto, co się świeci. Ma ono sugerować, że nie wszystkie materiały bądź nie wszystkie dostępne produkty, które możecie kupić sobie bezpośrednio w sklepach, będą złotem. I tak na przykład ja ze swojej przygody w polskiej kopalni złota z trasy turystycznej nabyłem takie bardzo drobne płatki złota. Super materiał i wiem, że powinno to być prawdziwe złoto, czyli przykład pewnego pierwiastka. Tematem dzisiejszego spotkania będą metale i niemetale, czyli jakby taki drobny podział substancji prostych, pierwiastków, których symbole znajdziecie w układzie okresowym pierwiastków chemicznych. Ciekawe, czy dzisiaj naprawdę wszystko to złoto, co będzie się świeciło. Tematem dzisiejszego spotkania będą metale i niemetale. Bardzo często odnosi się jakieś porzekadła, używając takiego słownictwa potocznego albo mówiąc o czymś bardzo bezpośrednio, żeby lepiej skojarzyć sobie po nazwach. Oczywiście nie będziemy mówili tutaj o tym, że jakieś metale się świecą, a bynajmniej na pewno nie będziemy rozważali takich sytuacji, kiedy mogłyby one emitować światło widoczne dla ludzkiego oka. Było to pewne sformułowanie, które dotyczyło połysku, czyli pewnej cechy, właściwości, która dotyczy niektórych pierwiastków. No ale zacznijmy przed tym wszystkim od takiego prostego wprowadzenia. Żeby dobrze to sobie ukonstytuować, spójrzmy na układ okresowy pierwiastków chemicznych. My celowo wybraliśmy taką wersję, w której mamy podział na dwa kolory, czyli świat metali i niemetali. W momencie, kiedy przygotowywaliśmy ten film, znanych było trochę mniej niż 120 pierwiastków chemicznych. Tyle odkryto. I teraz zobaczcie, jaka jest skala. Metali jest trochę mniej niż 100 przykładów. Trochę mniej niż 100 kafelków w tym oto widocznym układzie. Zaznaczyliśmy je jednym kolorem. Natomiast niemetali jest znacząco mniej, bo ciut więcej niż 20 przykładów. Znacie je, znacie przykłady, jednak istotą tego spotkania, tej lekcji, tego wydarzenia będzie poznanie ich. Zaczniemy od obserwacji różnych przykładów, z tego wyciągniemy jakieś wnioski, odnotujemy sobie to, co ważne, natomiast później przeprowadzimy szereg doświadczeń właśnie związanych z właściwościami metali i niemetali. Także bądźcie czujni, bo większość z tego będziecie w stanie zrobić sami w domu. Można powiedzieć, że na wstępie się troszkę zamotałem. Chodzi oczywiście o to, żeby spojrzeć na przykłady okiem chemika, bo to mamy ćwiczyć. Zobaczcie, na stole znajduje się kilka przykładów metali. Zacznijmy od butelki po prawej stronie. Jest w niej rtęć. Po pierwsze jest zamknięta, ponieważ opary rtęci są niebezpieczne, dlatego żeby uniknąć kontaktu zamknęliśmy w butelce tą ciecz, czyli rtęć jest połyskującym metalem, a w temperaturze pokojowej cieczą. Kolejny bardzo drogocenny, oj chyba wielu z nas by się uśmiechnęło, do tego połyskującego metalu o nazwie srebro. Zwróćcie uwagę, pierwsza różnica, srebro w temperaturze pokojowej jest ciałem stałym. Kolejny bardzo ciekawy pierwiastek, metal gal. Tak, można zauważyć, że wziąłem go w rękę, czyli ciało stałe, ale dosyć dziwny kształt ma. Spójrzcie, że jeżeli położymy go na dłuższą chwilę w ciepłym pomieszczeniu, w którym temperatura jest wyższa niż 30 stopni Celsjusza, ten zaczyna zmieniać swój stan skupienia. Zaczyna się topić. Rzeczywiście warto w internecie spojrzeć, jaka jest temperatura topnienia tegoż oto pierwiastka. Jeśli weźmiemy go w szczypce i skierujemy strumień zapalniczki żarowej, to już po chwili spójrzcie, że wygląda jak jedna wielka kropla cieczy. Kolejny to magnez, pierwiastek, do którego często będziemy wracali. Tu mamy akurat wiórki, które również połyskują, są ciałem stałym w temperaturze pokojowej, pięknie lśnią, srebrzysto-szare i co ciekawego, łatwo możemy je przerwać. Tak samo zmienić ich kształt z zachowaniem właściwości. I kolejny najważniejszy, tutaj akurat zatopiony w oleju, żeby to pięknie wyglądało, złoto, które różni się od swoich kolegów kolorem. Tamte były srebrzysto-szare czy srebrzysto-białe, natomiast złoto jest takie żółte, złote, pięknie połyskuje, czyli jest to cecha wspólna metali. I wchodzimy do świata niemetali z przykładowymi substancjami prostymi, które stoją na stole.
Zaczynamy od węgla. Tu akurat uśmiechnęliśmy się w stronę takiego przykładu, który znacie z sezonu grillowego. Tak, węgiel do grilla. Na pewno jest to przykład pierwiastka i węgiel do grilla właśnie zawiera jego niewielką ilość. Nie jest połyskujący, wręcz nawet dodalibyśmy, że jest ciałem stałym, czarnym. Kolejny to jod, również ciało stałe. Uwaga, różnica, ten połyskuje, dlatego tak mocne światło włączyliśmy. Jest niby taki szary, ale odbija strumień światła, który jest na niego skierowany. Dodatkowo jeszcze zabrudził szalkę. Ciekawe dlaczego. Kolejna to siarka. Tu akurat mamy zmieloną siarkę, co oznacza, że rozdrobnioną, żółtą substancję stałą, matową, bezdyskusyjnie. Tu nie ma już żadnego połysku. Kolejny ciekawy pierwiastek w ampułce. To brunatna, ciemna ciecz. Brom, tak. O tym pierwiastku mówimy, o tym niemetalu. Ponadto ta ciecz dosyć intensywnie paruje. Spójrzcie, że jak tak poruszamy zawartością, to unoszą się te pary, które są brązowym gazem dodatkowo jeszcze. I azot. No moglibyśmy tutaj trochę pościemniać, że to jakiś inny niemetal. Później zbadamy właściwości, że naprawdę jest to azot, czyli gaz bezbarwny, bezwonny. Wnioski wynikające z poczynionych obserwacji. Zaczynamy od Królestwa Metali. Przykłady, które oglądaliśmy, na pewno wykazywały jedną wspólną cechę, czyli połysk. Charakterystyczna cecha dla wszelkich metali. Natomiast co było takiego wyjątkowego? Rtęć w warunkach przeprowadzonego doświadczenia obserwacji, w naszych warunkach, w których to wszystko mierzyliśmy, była cieczą. Natomiast wszystkie pozostałe były ciałami stałymi. I to takie wspólne cechy dotyczące metali. Natomiast jak było z niemetalami? Z niemetalami jest różnie. Tak, dokładnie tak z nimi było. Jeszcze taka ciekawostka związana z dwoma metalami. W jednej butelce umieściliśmy niewielką ilość rtęci, przypominam, która jest cieczą w naszych warunkach. Natomiast drugą butelkę wypełniliśmy aż po brzegi pyłem magnezowym. I teraz oczywiście i wielkość, i pojemność, i masa tych pustych butelek jest taka sama. Czyli jeżeli na wadze postawię teraz pustą butelkę i wcisnę przeinteligentny przycisk tara, to moja waga z wyższym wykształceniem jakby zapomina o masie butelki. Dobra, mogę dzięki temu porównać sobie, jakie będą wskazania wagi dla tych dwóch przykładów metali różniących się na przykład objętością. Zaczynam od rtęci. Ustawiam na wadze. Okazuje się, że wskazuje ona wartość ponad 200 gram dla tej objętości, którą tutaj widzicie. Jest to około 20 ml, które odczytałem ze skali znajdującej się z boku. Odkładam. I teraz porównanie. Chwila prawdy. Możecie obstawiać swój wynik. Czy cały pojemnik wypełniony pyłem magnezowym będzie cięższy czy lżejszy? Tam było około 200. No to chwila prawdy. I okazuje się, że cały pojemnik magnezu wykazuje masę około 50 gram. Trochę więcej niż 50 gram. Co to może oznaczać? To oznacza, że oba te metale różnią się taką ciekawą właściwością, która nazywa się gęstość. Jest skala i w przybliżonej wartości można powiedzieć, że rtęć zaliczana będzie do metali ciężkich, natomiast magnez do metali lekkich. Różnią się one znacząco gęstością. I zobaczcie, od razu mamy porównanie, zgodnie ze wzorem, jaki ma wpływ na to różnica objętości, którą obserwujemy. Zaczynamy od interakcji z wodą. Pierwszy przykład miedź, czyli rudy, połyskujący metal, tu akurat drucik. Jeśli wrzucimy kilka kawałków do wody, no szału nie ma, ale zamieszajmy jeszcze zawartością. Oj, jeszcze większy szał, czyli słodkie nic. Tak naprawdę miedź opada na dno i nie oddziałuje bezpośrednio z wodą. Teraz magnez. Jeśli wrzucimy kilka kawałków do takiej zimnej wody prosto z kranu, na dzień dobry można by było powiedzieć, że jest coś podobnego jak w przypadku oddziaływania miedzią na wodę. Natomiast jeśli chwilkę poczekamy i ta woda się ogrzeje do temperatury pokojowej, u nas akurat w pracowni była temperatura ponad 30 stopni Celsjusza, no to coś zaczyna się pojawiać na kawałeczkach metalu. Pęcherzyki bezbarwnego, bezwonnego gazu, które spójrzcie, że nawet po pewnym czasie są w stanie unieść kawałek magnezu, tak żeby ten zbliżył się do powierzchni cieczy. I najważniejsze, potas.
bardzo, bardzo mały kawałek. Spójrzcie, co się stanie, jeśli wrzucimy kawałeczek potasu do wody. No tak w spowolnieniu widać, że ten kawałek unosi się na powierzchni. Wręcz tak jakby tańczył albo przesuwał się jak łyżwiarz po tafli lodu. Pojawia się płomień, coś koło fioletowo-karminowego koloru, czyli następuje zapłon. I dodatkowo kawałek tego metalu zmniejsza się. Spójrzmy jeszcze raz. W niemetalach przedstawimy i obserwacje i wnioski. Dodajemy do wody niewielką ilość siarki, tej zmielonej. I jak zwykle, słuchajcie, po dosypaniu spróbujemy to jeszcze zamieszać, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Okazuje się po pierwsze, że siarka utrzymuje się na powierzchni, tworzy coś takiego jak kożuch, no czyli swoją warstwę. Nie rozpuszcza się na pewno w wodzie. To tak odnośnie tego ciała stałego matowego. Następny na wokandę weźmiemy węgiel. Węgiel drzewny, akurat ten grillowy, który tutaj mamy, producent poinformował, że ma 75% węgla. Jest na pewno porowaty, dlatego te pęcherzyki, które gdzieś w trakcie się pojawiły, to tylko powietrze, które uwalniane jest z jego wnętrza, z jego struktury czy z jego powierzchni, która jest. Węgiel opada na dno, również nie rozpuszcza się w wodzie. I dosyć ciekawy przykład to brom. Dodajemy bromu, tego brunatnego, do wody i okazuje się, że na dzień dobry jakby tworzy się nam taka warstewka żółta, pomarańczowa, herbaciana, natomiast po zamieszaniu cała objętość ma jednolity kolor, jest przezroczysta, pomarańczowa. Ten sporządzony roztwór nazywać będziemy wodą bromową, czyli brom rozpuszcza się w wodzie. Dużo, dużo, dużo wniosków można wyciągać z tych doświadczeń. Natomiast przypominam, że badaliśmy różne interakcje substancji z wodą. Jak to było z metalami? Potas reagował z wodą gwałtownie, wydzielał się gaz, a na kawałku metalu pojawił się nawet płomień, czyli nastąpił samo zapłon. Dodatkowo magnez. Na początku niezbyt chętnie, kiedy natomiast temperatura wody delikatnie podniosła się i woda o temperaturze kranowej, czyli zimna woda, stała się już wodą w temperaturze pokojowej, pojawiły się pęcherzyki gazu. Natomiast miedź nie była zbyt chętna, ona opadła na dno i praktycznie nie reagowała z wodą. Jak to natomiast było z niemetalami? Z niemetalami jest różnie. Tak. Tak więc było. Badanie przewodnictwa elektrycznego. Do tego będą potrzebne przewody krokodylkowe, dodatkowo bateria, na przykład 9-woltowa, my taką mamy, bo łatwo ją podłączyć, oraz miernik uniwersalny. Na dzień dobry warto sprawdzić, czy w ogóle całość działa, jak zamkniemy układ, i okazuje się, że kiedy podłączymy baterię do przewodów krokodylkowych i do miernika, wartość jest różna od zera. Tutaj jest troszkę mniej niż 9 V. Spróbujemy sprawdzić i uwaga, wszyscy, którzy byli czujni, już wiedzą, że to robiliśmy. Czy jeden z przykładów metali, tu akurat blacha miedziana, jest w stanie przewodzić prąd elektryczny. Tak samo wszystko podłączymy, tylko gdzieś jeszcze do układu po drodze przyłączymy blachę miedzianą, tak żeby zamknąć obwód, czyli dodatkowy przewód krokodylkowy podłączamy z jednej strony i przez blachę zamykamy obwód z drugiej strony. Spójrzcie, co się stało. Znowu wartość różna od zera, kiedy zamkniemy obwód. Oznacza to prosto, zwięźle i na temat, że miecie z przykładem metalu, który przewodzi prąd elektryczny. Przechodzimy do niemetali. Zbadamy przewodnictwo dla węgla w różnych odmianach. Jako pierwszy węgiel drzewny, czyli ten, który już dzisiaj poznaliśmy. Tym razem nie montujemy już całego układu, tylko zamkniemy obwód. Sprawdźmy, jak to będzie z węglem drzewnym. Słuchajcie, miernik myli się o około 0,05 V, czyli gdyby pominąć ten pomiar, który tutaj jest wskazany, można powiedzieć, no, że jednoznacznie węgiel drzewny nie przewodzi prądu elektrycznego. Bądź jest to przewodzenie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo znikome. Generalnie nie przewodzi. Natomiast gdyby podmienić inną odmianą węgla, to akurat grafit, mamy taki wkład od wielorazowego ołówka, zobaczmy, czy będzie tak samo, czy nie. Ten sam pierwiastkowy węgiel zawarty jest w obu produktach. I okazuje się, że grafit, proszę bardzo, już działa. Czyli grafit
przewodzi prąd elektryczny. Możecie poszukać jeszcze innych odmian alotropowych albo innych niemetali i zbadać, jak to jest z tym przewodnictwem. Następna sprawa to badanie przewodnictwa elektrycznego. Okazało się na załączonych obrazkach, powtórce, którą już kiedyś wykonaliśmy, że metale przewodzą prąd elektryczny, dlatego wskazania miernika były różne od 0 V. Na pewno wiecie już, albo spodziewacie się, ale żeby tak wszystko było jasne, jak to było z niemetalami? Z niemetalami jest różnie! Tak, no i chyba dokładnie tak było, nie musimy się do tego głębiej odnosić w tym momencie. Badanie palności, tym razem magnes. Zbliżamy do niego strumień ognia zapalniczki żarowej i spójrzcie, co się stanie. Pojawia się jasny, oślepiający płomień. To pierwsza podstawowa cecha, a druga, zwróćcie uwagę, że powstaje siwy dym. Dosyć dużo wyłania się go nad płomieniem. Po wszystkim, jak całość się skończy, nie ma już lśniącej powłoki, tylko pozostaje biała substancja stała, matowa. Uwielbiam ujęcia w zwolnionym tempie. Nie wiem jak wy, ale możemy naprawdę wtedy spojrzeć dokładnie, jak powstaje ten płomień i jakie są jego barwy. W przypadku magnezu to już naprawdę tak podwójnie albo potrójnie można się skupić. Natomiast zwróćcie również uwagę na to, co dzieje się w całym otoczeniu. Aparat fotograficzny, a właściwie kamera, którą to nagrywamy, stara się w zwolnionym tempie wyostrzyć wszystko to, co jest jasne. Natomiast to, co stanowi background, staje się ciemniejsze i rzeczywiście dzięki temu widzimy coraz lepszy kontrast. Gdyby tak Piotr bezpośrednio patrzył w ten płonący magnes, pewnie później już by nic nie widział. Dlatego stwierdzenie oślepiający płomień jest tutaj jakby najbardziej miarodajne. Wszystko jest dosyć ciepłe, dlatego trzymamy kawałek metalu w szczypcach, oczywiście niezbędnie nad jakąś niepalną powierzchnią, która w razie gdyby w trakcie na przykład kawałek spadł, czy gdzieś tam się oderwał, nie wchodziłaby w interakcję bezpośrednie z całością. Całość się dodatkowo ogrzewa, gdyby zbliżyć do tego rękę, oczywiście nie dotykając, czuć ciepło. Kolejne to żelazo w postaci pyłu, czyli bardzo rozdrobnionego drucika, który byłby starty na tarce czy tym podobne. Jeśli wsypujemy w płomień palnika gazowego, pojawiają się liczne iskry. Jeśli jest to większa dawka, nawet delikatny płomień przy tym wszystkim. Dlatego właśnie pył żelazny również znalazł zastosowanie w produkcji fajerwerków, sztucznych ogni, dając ten taki piękny rozbłysk. Tak czy siak, magnez i żelazo, czyli dwa przykłady metali, możemy stwierdzić, że są palne. W troszkę inny sposób, jeżeli chodzi o efekty wizualne. Badanie palności niemetali. Najpierw siarka. Potrzebny do tego jest nam szklany przedmiot, na przykład rurka, który na dzień dobry rozgrzewamy tuż nad płomieniem palnika. Wystarczy nam świeczka T-Light. Kiedy rurka się rozgrzeje i dotkniemy powierzchni siarki, ta zaczyna się przyklejać. To nie wszystko. Siarka również ciemnieje, topi się, zmienia swoją odmianę. Oczywiście to nie jest reakcja chemiczna. Potrzebny jest nam kontakt ognia. Jeśli wprowadzimy kawałek siarki przyklejony w płomień palnika, natychmiast obserwujemy na niej pojawienie się niebieskiego płomienia. Spójrzcie, jak on wygląda, jeśli wyłączymy światło. To jest taki niebieski, blado-niebieski płomyk, czyli siarka jest palnym niemetalem. Drugi przykład, wracamy do tego wątpliwego, bezbarwnego gazu zamkniętego w probówce z korkiem. Otwieramy korek i wprowadzamy do wnętrza zapalone łuczywo. Okazuje się po chwili, że płomień, który był na łuczywie, gaśnie i zaczyna się unosić siwy dym. To też przy okazji tak, nie ma dymu bez ognia, takie połączenie tych dwóch sformułowań. Natomiast na pewno wnioskiem z tego powinno być jedno stwierdzenie, że azot jest gazem, który nie jest palny. Obiecaliśmy trochę ognia i chyba co odcinek gdzieś ten ogień powraca, mniejszy bądź większy. Wnioski odnośnie metali. Na badanych przykładach okazało się, że metale są palne. Jak to natomiast było
Z niemetalami. Kochani, jak to było z niemetalami? No cóż mogę powiedzieć? Z niemetalami jest różnie. Przejdźmy od ogólnego wniosku do szczegółów, czyli zestawmy sobie wszystko. Generalny wniosek z tego spotkania powinien dotyczyć tego, że metale mają więcej cech wspólnych. Natomiast niemetale to naprawdę bogactwo różnorodnych właściwości. Zacznijmy od stanu skupienia w temperaturze pokojowej, czyli warunkach, w których przeprowadzaliśmy obserwacje i doświadczenia. Okazało się, że wszystkie metale są w stanie skupienia stałym, za wyjątkiem jednego, rtęci. Ona była cieczą w temperaturze pokojowej. W przypadku niemetali mamy do czynienia ze wszystkimi możliwymi stanami skupienia. Dla przykładu brom był cieczą brunatną, która parowała. Drugi przykład, jod to ciało stałe. Ponadto wszystko składniki powietrza, które są niemetalami, jak na przykład tlen czy azot, to gazy w temperaturze pokojowej. Następna cecha to połysk. Metale wykazywały połysk, jeżeli skierowaliśmy źródło światła, lampkę na nie. Natomiast w przypadku niemetali z reguły były one matowe. Nie zapomnijmy o jodzie. Ten był wyjątkowy, rzeczywiście wykazywał połysk. Jeśli chodzi o przewodnictwo elektryczne, to tak, metale przewodziły prąd elektryczny, natomiast niemetale, no trochę tak, trochę nie, z reguły nie. Okazuje się, że grafit, czyli jedna z odmian węgla, tak, znowu to tutaj skomplikowane. Gdyby natomiast podłączyć siarkę, czy w jakiś sposób zbadać przewodnictwo gazów, byłoby z efektem negatywnym. Są oczywiście jeszcze inne cechy, które możecie sobie bezpośrednio zbadać. Wyszukajcie w internecie, sprawdźcie te informacje. My zbadaliśmy tylko wybrane. Natomiast ważne na zakończenie byłoby jeszcze podkreślić, że codziennie idąc czy do szkoły, czy spacerując po swoim mieście, my naprawdę mijamy bardzo dużo przykładów metali, niemetali, bądź jakichś produktów, z których zostały wykonane dane przykłady. Zwróćcie uwagę, co na toruńskiej starówce może być wykonane z metalu albo z niemetalu. To jest wykonane z metalu. To ma w sobie metal. A to jest pomalowany metal. Łapie azot z powietrza, nie metal. To jest zrobione z metalu. O, ktoś zostawił nie metal. To siarka. W tym też znajdę metal. To jest wykonane z metalu. To jest wypełnione gazowym niemetalem. To jest metal. Tu znajdę niemetal fosfor. Tam wrzucają węgiel. Za każdym razem proponujemy coś do domu. Tym razem chcielibyśmy, żebyście wykorzystali zasoby internetu i trochę poszperali w kategorii stopy metali. Takie zagadnienie, może troszkę z ponad podstawy, trochę rozszerzające, ale dosyć ciekawe, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że często Piotr prezentował przykłady różnych stopów. I teraz czym są te stopy? To będzie taka mieszanina, która gdzieś powstała z połączenia na przykład różnych metali w stanie ciekłym, czyli jakby stopionych metali. Pewnie stąd powstało to pojęcie. W ogóle stopy otrzymuje się po to, żeby uzyskać jakieś korzyści, na przykład zwiększyć ich wytrzymałość, trwałość, albo zmniejszyć cenę, aniżeli gdyby to były czyste pierwiastki czy czyste metale w swojej postaci. I słuchajcie, poprosimy Was, żebyście wyszukali w internecie, czy różne monety, takie jak na przykład moneta z Narodowego Banku Polskiego nominału 2 zł, wykonana jest na pewno ze srebra, czy ta część trochę inna niż srebrzysto-szara, to jest złoto. Sprawdźcie sobie, to może być naprawdę fascynująca informacja, jeżeli szczególnie zwrócicie uwagę, jaki jest koszt produkcji danych monet. A może jeszcze poszerzyć te informacje o waluty z innego kraju albo inne nominały. Postaramy się jak najwięcej przykładów wypisać. Porównajcie sobie ceny szczególnie albo trwałość danego materiału.